Szanowni Państwo, coraz częściej w prasie zdarza się nam przeczytać, usłyszeć w radiu, w telewizji, że my Polacy z jakimś dziwnym uporem świętujemy momenty dramatyczne. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli. Wypowiadają takie opinie publicyści, politycy, dziennikarze. I myślę, że warto by tych, którzy takie opinie głoszą, zaprosić tu do Michniowa, żeby na tej ziemi przekonali się, iż są to opinie fałszywe. Dlatego, że każdy naród czci pamięć tych, którzy są bohaterami. Mieszkańcy Michniowa, ci tu pomordowani przed dziesiątek laty, takimi bohaterami, cichymi bohaterami są i mają swoje miejsce w historii. Błogosławiony Jan Paweł II powiedział, iż naród, który traci pamięć, jest narodem bez przyszłości. Dlatego nam nie wolno tracić pamięci, dlatego my i nasi potomni mają obowiązek przypominać o tych dramatycznych wydarzeniach. Tych, które miały miejsce w Michniowie, tych, które miały miejsce na okupowanych ziemiach polskich, zarówno przez hitlerowców, jak i przez Związek Sowiecki. Bo w czasie, gdy płonął Michniów, także na Kresach Wschodnich płonęły polskie wsie. Tam również w bestialski sposób mordowano całe rodziny. Tam również palono żywcem. Myślę, że w dniu dzisiejszym, kiedy zgromadziliśmy się w Michniowie, aby uczcić pamięć mieszkańców Michniowa, będziemy również pamiętać o tych, którzy stracili swoje życie w ponad 800 spacyfikowanych wsiach Polski. I pamiętajmy, przypomnę jeszcze raz te słowa, które wypowiedział błogosławiony Jan Paweł II. Naród, który traci pamięć, jest narodem bez przyszłości. My takim narodem nie powinniśmy być. Bardzo dziękuję.